Vigo Service TV. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, dzisiaj film specjalnie dla tych osób, które piszą do mnie, dzwonią do mnie, które piszą komentarze na ten temat, czyli sprawa związana ze szczurami, jak walczyć ze szczurami. Piszecie do mnie, że jest ich coraz więcej. No będzie coraz więcej, niestety będzie coraz więcej. A dlaczego? A dlatego, że podkarmiamy gołębie na trawnikach, rzucając po prostu chleb, tworząc w ten sposób szczurom, dając w ten sposób szczurom zaproszenie, tworząc taki swoisty szwedzki stół dla tych szczurów. One są sprytne, one wiedzą, że tam Państwo przyjdziecie, nasypiecie pokrojonego chlebka, one sobie przyjdą i jak już gołębie odlecą, jak już pójdą spać, to szczur wieczorkiem przychodzi i sobie ten chlebek wcina, dlatego będzie ich coraz więcej. Będzie ich też więcej, dlatego że bardzo regularnie Państwo podkarmiacie pod blokami koty. Ja nie mówię, że to złe, ale można by to zrobić trochę inaczej. Wystawiacie miseczki z piciem, z karmą dla kotów. Szczury bardzo chętnie z tego skorzystają. Uwierzcie mi Państwo, zapraszacie w ten sposób szczury do Waszych bloków, do Waszych domów. Oczywiście podkarmianie zwierząt jak najbardziej tak, podkarmianie ptaków jak najbardziej tak, ale trzeba by to robić troszeczkę z głową, nie zapraszając szczurów. Czyli tak jak mówię, szczurów będzie coraz więcej. Dzisiaj wrzucę taką relację z takiej nieruchomości, z bloku, gdzie rok temu stoczyłem naprawdę bardzo istotną walkę ze szczurami, a było tam naprawdę ciężko i można powiedzieć, że było to też spowodowane tym, że w tym bloku ścierają się dwie frakcje, dwa ugrupowania ludzi, dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa to ludzie zwolennicy kotów, którzy podkarmiają koty w piwnicy i na zewnątrz budynku. Oczywiście robią to w taki sposób, że rzucają to jedzenie tak po prostu przy tych skrzynkach, które pozbijali z desek. I to jedzenie tam się wala, nie jest do końca zjedzone przez koty. No i oczywiście szczury z tego korzystają. I to jest ta grupa, że tak powiem, może nieładnie, kociarzy, no ale może lepiej zabrzmi zwolenników kotów. I ta grupa podkarmia koty też w piwnicy i tworzy dla tych kotów takie legowiska. Jednocześnie otwierając okna piwnicy, co jest niedopuszczalne, bo przez te okna wchodzą koty i wchodzą też szczury. I to jest pierwsza grupa. Pierwsza grupa, która przyczynia się do tego, że jest szczurów coraz więcej, bo wbrew powszechnej opinii wcale nie jest tak, że tam, gdzie w piwnicy są koty, to nie ma szczurów. To jest błąd. To jest błędne rozumowanie. Mógłbym na ten temat powiedzieć więcej, ale może przy innej okazji. I potem jeszcze poczekamy chwilę, bo przejazd kolejowy zamknięty. I potem jeszcze druga grupa ludzi to zwolennicy ptaków, gołębi, którzy podkarmiają gołębie na trawnikach, rzucając chlebek i rzucają ten chleb z okien i idąc po zakupy, wynoszą całe siatki z niezjedzonym chlebem. Może ich rusza trochę sumienie, że tego nie zjedli, może nie chcą tego wyrzucać do śmietnika, więc wyrzucają na trawniki i tam przylatują gołębie, ale też korzystają z tego szczury. I te dwie grupy, bo w tym bloku tak było, te dwie grupy wzajemnie się nie lubią, bo ci, którzy podkarmiają gołębie, mówią, że koty od tej drugiej grupy, koty atakują te gołębie i straszą te gołębie i wy jesteście niedobrzy i tak dalej. A ci, którzy podkarmiają, a ci, którzy są zwolennikami kotów, mówią, że wy jesteście niedobrzy, bo te gołębie, obrzydliwe gołębie roznoszą obrzeszka, bakterie i tak dalej. I tak wzajemnie się nie lubią i generalnie ścierają się ze sobą, kłócą się ze sobą, a korzystają na tym szczury. No i rozpocząłem rok temu walkę z tymi szczurami i miałem na głowie te dwie ścierające, pałające do siebie złością, nienawiścią grupy, które patrzyły mi na ręce, ale udało się. Dzisiaj chcę Państwu pokazać, ile tych szczurów w tej piwnicy było. Na początku były nieufne, musiałem je do siebie przyzwyczaić. No i oczywiście regularnie tam się pojawiałem, podkarmiałem je do tego stopnia, kiedy już naprawdę ufały mi i wychodziły do mnie, żeby zjeść to, co im dałem. A potem oczywiście ta akcja przerodziła się w wyłapywanie i następnie te, które nie chciały się złapać, no to musiały być przeze mnie niestety uśmiercone. Takie życie, no niestety, ktoś to musi robić.
Pokażę wam teraz trochę jakichś tam nagrań z tej piwnicy i zobaczycie, że te szczury rzeczywiście były tam konkretne. W tej piwnicy po wykonaniu wszystkiego, całej tej deratyzacji, został też wykonany zabieg dezynfekcji. Pomieszczenie zostało uprzątnięte, no i oddane w ręce administratora. Regularnie pojawiam się tam raz na 3 miesiące, tak mam umowę podpisaną. No i kontroluję, czy wszystko jest w porządku. A co do tych dwóch grup ścierających się ze sobą, że tak powiem, kociarzy i gołębiarzy, no to dalej między nimi jest nieporozumienie i dalej robią wszystko po swojemu, ale na szczęście, że sprawa ze szczurami została jakoś tam załatwiona. Zobaczcie, jak to wyglądało w tej piwnicy. Zapraszam, może was to zainteresuje. Na początku naszych działań zawsze tak jest, że gryzanie są bardzo nieśmiałe, bardzo czujne, płochliwe i tak dalej. Ten obraz, który państwo tutaj widzicie, to już jest 7, może 8 dzień naszego podkarmiania, naszego działania, ale i tak gryzonie, chociaż można by powiedzieć, że są już w jakimś stopniu do mnie przyzwyczajone, to i tak są bardzo czujne, bardzo ostrożne. I zawsze jak prowadzimy taką akcję dokarmiania, tak jak tutaj widzicie państwo, że rozsypany jest preparat wabiący, po prostu zwykły pokarm, który nie zawiera w sobie żadnego środka trującego. I zawsze jak tak działamy, to czekamy na ten jeden, jedyny moment, na ten pierwszy moment, kiedy pojawi się taki osobnik jak ten, którego tu widzicie, który dochodzi i je pokarm nie uciekając. Widzicie, jak zachowują się te pozostałe szczury. Podchodzą, zabierają i uciekają. Czujnie znowu, czujnie podchodzą, ostrożnie chwytają pokarm, zabierają i uciekają do swoich nor, do swoich tuneli i tak dalej. Zobaczcie, jak schodzi ten z góry, bardzo ostrożnie, strasznie ma wydłużone ciało, ostrożnie podchodzi i zobaczycie, co zrobi. I zaraz się cofa. Chwycił coś i się cofnął. Obserwujcie państwo, ale mnie bardzo w tym momencie cieszy to, że zaczynają zachowywać się jak te właśnie tutaj. Nie wiadomo, dlaczego zawsze musi się pojawić ten pierwszy, który pokaże innym osobnikom, że nic mu się tutaj nie dzieje. I teraz tak, można by się zastanowić, czy to jest osobnik najsłabszy, najniższy w hierarchii, a może osobnik, który jest częściowo chory. Ale to mnie nie interesuje. Dla mnie najważniejsze jest to, że od kilku dni przyzwyczaiły się do pokarmu, wiedzą, że ten pokarm nie zaszkodzi im w żadnym stopniu. Przyzwyczaiły się do mojej osoby i mimo to, że stoję, to one zaczynają wychodzić i zaczynają jeść pokarm i nie uciekają. Zobaczcie do góry, tam pod rurą, też przed chwileczką było widać, że obserwują, że czatują i cały czas czekają. I dziwią się, jak to jest możliwe, że stoi człowiek, a temu ich jednemu przedstawicielowi, który tu sobie od dłuższego czasu siedzi, nic się nie dzieje. I biorąc przykład właśnie z niego, zaczynają wychodzić, zaczynają jeść, zaczynają ufać. I to niestety jest początek ich końca. Część z nich będzie wyłapana, niestety część zlikwidowana. No ale taka to jest robota. Ktoś to musi robić. Tak to wyglądało. Chciałem tylko powiedzieć, nawet w najgorszym miejscu można sobie poradzić. Trzeba jakoś dostosować się do danej sytuacji. Jeżeli macie problem ze szczurami, jesteście z Poznania, z miejscowości pod Poznaniem, z powiatu poznańskiego, zadzwońcie do firmy Vigo Service, czyli do mnie. Przyjadę, zobaczę, ocenię sytuację. Znajdziemy pewnie jakieś rozwiązanie. Pozdrawiam was serdecznie. Vigo Service TV. Cześć, to wszystko. Na razie, trzymajcie się.